Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 listopada na jedną z posesji w Mirowie Nowym w powiecie szydłowieckim. Przyjechali policjanci wezwani przez siostrę 25-latka, który po dotarciu służb zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ratowników medycznych. Wobec mężczyzny użyto paralizatora. Po kilkunastu minutach zaczął tracić przytomność, a po kilkudziesięciu stwierdzono jego zgon. Prokuratura rejonowa w Szydłowcu prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. 3 listopada w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie przeprowadzona została sekcja zwłok pokrzywdzonego. Wstępne wyniki nie wykazały śladów obrażeń mechanicznych, które mogłyby mieć wpływ na jego zgon. Jako przyczyna zgonu została wskazana ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa w przebiegu aspiracji znacznej ilości treści pokarmowej do dróg oddechowych z całkowitym upośledzeniem ich drożności. W sekcji nie stwierdzono ślady po użyciu kajdanek oraz ślady po elektrodach paralizatora. Ostateczna przyczyna zgonu zostanie określona po przeprowadzeniu badań histopatologicznych i toksykologicznych, które wskażą, czy denat był pod wpływem środków psychoaktywnych.